Hej, witajcie, tu kapitan. Jeżeli ktoś jeszcze stęsknił się za personał, no to trafiliście w dziesiątkę, ponieważ mamy kolejny odcinek. I nie jest to odcinek byle jaki, ponieważ idziemy na ratunek do świata w telewizorze, na drugą stronę, do pałacu, tak zwanej łajdackiej łaźni, gdzie zginął gdzieś nasz znajomy Kanji i spróbujemy go odszukać. Nie będę wam pokazywał całej tej wyprawy, która trwała ponad półtorej godziny, o ile się nie mylę. Pokażę wam najciekawsze fragmenty tego, co tutaj robiłem. I przyznam się szczerze, że nie zwiedzałem wszystkiego tak, jak powinienem. Powinienem może jeszcze dłużej spędzić czasu tutaj w tym miejscu. Ale zaczęły kończyć mi się moje zasoby, moja drużyna zaczęła słabnąć. I mniej więcej w połowie tej wyprawy zacząłem kierować się prosto do wyjścia, jeżeli widziałem schody na horyzoncie, to po prostu biegłem na następny poziom, nie zwiedzałem, nie odkrywałem, bo tutaj te podziemia nie są te podziemia, te lochy, ten świat, który zwiedzamy, nie jest tak rozwinięty jak w Personie 5 i jeżeli dobrze pamiętacie, jeżeli graliście, tam też nie było za dużo do roboty, a tu jest jeszcze mniej, więc dla mnie to jest troszkę krok w tył i przyznam się szczerze, że odczułem to dosyć boleśnie. Okej, dosyć gadania, rozsiądź się wygodnie, jeżeli to jest twój pierwszy odcinek, twoja pierwsza przygoda z P4, zachęcam cię do zapauzowania tego wideo, wrócenia na początek playlisty i obejrzenia wszystkiego po kolei, bo myślę, że dużo tracisz, nie oglądając tej serii po kolei. Tam jest! Kanji! Ojejku, jejku. Dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić mi swoją cenną uwagę. Widzę, że spenetrowaliście moją placówkę. Moi drodzy widzowie, ta transmisja dochodzi do was na żywo z tych parnych łaźni. Niemniej jednak na razie posłucha. Nie miałem żadnego czarującego spotkania. Czy to przez tą gęstą parę? Cała ta wilgoć to z mojego ciała. Aż drży na myśl o nowym spotkaniu. O cholera, to jest tak nieprzyzwoite na tylu różnych płaszczyznach. Pamiętacie, u Yukiko też było coś takiego. Nie, u mnie tak to nie wyglądało. Znowu te głosy. Ale tym razem były głośniejsze, co? Te głosy, zastanawiałem się, co może je wydawać. I wiecie, jesteśmy tylko my i ofiara. Może to ludzie oglądający to przedstawienie. Myślisz o ludziach oglądających nocny kanał? Oni reagują na show? O raju, jeżeli ludzie teraz oglądają Kanjiego, to on zostanie legendą. Ale trochę inną niż może chciałby zostać. Tak, ale to jego cień. Ale normalni ludzie nie będą w stanie się połapać. Cienie robią się bardzo niespokojne. To cenne coś, co ciągle mi umyka. Czy w końcu znajdę to tutaj? Dobrze, ruszam głębiej, by odkryć nowe płaszczyzny romansu. No cholera, ruszajmy! Kanji-kun! To było jego drugie ja. Chcę ujawnić jego ukryte uczucia. Jest dużo gorzej niż wtedy u Yuki. Jeżeli tak dalej pójdzie, to może zobaczymy jego futerko. Futerko? O nie, teraz się zacznie. Miałam się zacząć śmiać? Powiem wam, że czasami ciężko się tłumaczy te ich gry słów i dowcipy. Niemniej jednak ci z was, którzy troszkę lepiej znają angielski, mam nadzieję, że wybaczą mi te uproszczenia i zmiany, które wprowadzam, żeby to co mówią nasi bohaterowie miało sens po przełożeniu na nasz ojczysty, rodzimy język, ponieważ to nie zawsze ma ręce i nogi niestety. Dokładne tłumaczenia nie są zbyt ładne. Takie, gdzieś słyszałem, takie szowinistyczne bardzo porównanie tłumaczenia do kobiet, tak? Ładne, wierne, ładne, tak? Mniejsza o to.
Kolejna walka, kolejne starcie. Chcę zachować jakąś taką równowagę, żeby ci z was, którzy lubią podziwiać i oglądać walki, chociaż umówmy się, na tym poziomie, którym ja gram, nie ma co tu podziwiać. Niemniej jednak niektórzy z was lubią patrzeć na walki, jak wyglądają te starcia. Większość jednak wiem, że nie bardzo cieszę się z tego czasu, który spędzamy tutaj w pałacach. Myślę jednak, że od czasu do czasu, kiedy wrzucimy jakiś fragment, powinien być, jak to mówią, owca cała i Big City, tak? Więc oglądajmy dalej. Jeżeli jeszcze nie wrzuciłem, to może już wrzuciłem, nie jestem pewien, kiedy ukaże się ten odcinek. Jeżeli już widzieliście, no to wiecie, co się stanie, co się dzieje na moim kanale. Jeżeli nie, no to niedługo zobaczycie update, taki większy update co do przyszłości tego kanału. Podczas mojego urlopu przemyślałem kilka rzeczy i powiem wam coś, co wymyśliłem. Co do persony, myślę, że dam jej jeszcze kilka odcinków. Zobaczymy, jak zmienią się, czy w ogóle się zmienią wyświetlenia. Czy ludzie przyjdą i będą oglądać dalej, czy też nie. Żal byłoby kończyć serię przedwcześnie, ale czas, który zajmuje mi przygotowanie tych odcinków jest znaczący. I na chwilę obecną nie jestem w stanie wygospodarować go więcej, więc... Póki mogę, robię, a jak już nie będę mógł, to dam wam wtedy znać. No to tyle. Póki co jest ten odcinek i będą jeszcze kolejne, więc może jeszcze nie płaczmy nad rozlanym mlekiem i cieszmy się z tego, co mamy. Tu po raz kolejny słyszymy głos Kenjiego, który odtwarza jakieś dialogi ze swojej przeszłości, jakieś wewnętrzne takie zmagania z samym sobą. Musi udowodnić, że jest męski, że jest twardy, że jest silny. No i też to jego ukryte ja, które no wiemy, jaki ma cel, jaką ma osobowość, już tutaj spotkaliśmy. Za tych drzwi dochodzi duża ilość pary, więc spotka nas tutaj coś na pewno dziwnego. Witajcie w moim męskim świecie, aż się gorąco zrobiło po wejściu tych młodych chłopców. Na tę okazję przygotowałem dla was specjalne spotkanie z moim przyjacielem. Ten, kto utrzyma się na nogach po jego zakończeniu, zostanie ogłoszony zwycięzcą. Więc co tu dużo mówić, mamy minibossa. Zobaczmy, jak to się rozegra. Ten odcinek planowo trwał ponad pół godziny, ale jak widzicie, jak spojrzycie na długość, która została, to widzicie, że wyciąłem jeszcze więcej materiału, usunąłem zbędne dużyzny, które nie wnosiły nic więcej. Pokazuję wam tylko ciekawsze walki, takie ciekawsze cienie, które tutaj spotkałem. I uwierzcie mi, nic nie tracicie, nie oglądając tego, czego wam nie pokazałem. Ta wyprawa do świata, w którym został uwięziony Kanji, zawiera chyba 11 pięter. Na 11 piętrze jest Kanji, którego musimy uratować. Jesteśmy teraz na 10. Więc jak widzicie, zostaje nam jeszcze jedno piętro. I tutaj tą 10 pokażę wam w całości. Możecie sobie zobaczyć ją, gdzie wędrowałem, gdzie kroczyłem. Czasami przemierzamy długie korytarze, gdzie nie znajdujemy nic, żadnych przeciwników, a czasami mamy cień cienia pogania.
i musimy stoczyć kilka walk w jakimś małym, ciasnym pokoju. Kilka razy zostaliśmy zaskoczeni, pamiętam, bardziej przez taką niezgrabność, brak finezji w sterowaniu, niż na przykład prosto nie zauważyłem cienia, że nie zauważyłem cienia, chociaż też chyba ze dwa razy nie zauważyłem tego pełzającego po ziemi stwora i zakradł się do mnie tak i walka była. Ale kilka razy właśnie wpadłem w pułapkę, zostałem zaskoczony, ponieważ bohater się nie odwrócił tak jak powinien lub kamera nie pokazała mi tego co trzeba. Nie chcę tutaj za bardzo jechać po Personie. Persona 4 ma swoje lata, a i nowsze gry mają też swoje problemy. Także dosyć gadania, skupmy się na ostatniej walce. Tu są! Kanji! No i weź już, przestań się zgrywać. Jak długo zamierzasz oszukiwać innych? Jak długo zamierzasz oszukiwać siebie? Co złego w tym, co ja robię? To nie ma z tym nic wspólnego. Ja jestem tym, czym ty chcesz naprawdę być, prawda? Takiego! Nienawidzę dziewczyn. Takie aroganckie i skupione na sobie. Krzyknij na nią, od razu zaleje się łzami. Plotkują o tobie za twoimi plecami i kłamią. Patrzą na mnie jak na jakiegoś potwora. Widzą we mnie dziwadło. Cały czas tylko rechoczą i śmieją się ze mnie. Lubisz szyć, ale z ciebie pedzio. Malowanie to nie zajęcie dla mężczyzn. Jesteś facet. Zachowuj się jak facet. Bądź bardziej męski. Co to znaczy bądź męski? Co to znaczy być mężczyzną? Dziewczyny są straszne. Nie boję się ich. Mężczyźni są dużo lepsi. Oni nie rozsiewają plotek. Nie kłamią. Tak, wolę mężczyzn. Ej, do licha! Kto ci pozwoli wygadywać takie rzeczy, kiedy wyglądasz tak jak ja? Ale przecież... ty to ja, a ja to ty. Chyba zdajesz sobie z tego sprawę? Ta, jeszcze! Nigdy! Nie ma szans, żebyś ty był mną! Jesteś mną. Nie możesz temu zaprzeczyć. Kanji-kun! Ej, ludziska! En garde! Jestem cieniem, prawdziwym ja. Po prostu jestem sobą i dlatego pozbędę się wszystkiego, co stoi na mojej drodze. Czy to są prawdziwe uczucia Kanjiego? On taki nie jest. To, co widzimy, to jego emocje, które świrują w tym świecie. To nie ma z wami nic wspólnego. Już wam mówiłem, pozbędę się was. Podjąłem już decyzję. Zdejdźcie mi z drogi, albo po was przejdę. It's really strong!
This one's tough! Hey! Sensei, hurry and get rid of that poison! Counting on you! Sensei! How dare you! Oh, Sensei's back on his feet! Wiem, że wszyscy macie mnie za dziwadło, głęboko w sercu. W ogóle mnie nie zaakceptowaliście. Nieważne, nie przegram. I'm pissed now! Throw down! Yukiko, zaczekaj. Coś tu nie gra. Pas się wstaje. Dalej nas atakuje. Kanji dalej go nie zaakceptował. No, nie dziwię mu się z tyloma świadkami. Czy za pasja w twoim podejściu? Co? Myślę, że w każdym z waszej trójki widziałbym swojego chłopaka. Czekaj. Źle mnie zrozumiałeś. Dość. Przestań. O czym ty do cholery bredzisz? Ktoś, ktokolwiek, niech ktoś mnie zaakceptuje. Przestań. Przyjmij mnie takiego, jaki jestem. Ziomuś, słuchaj, ja wolę dziewczyny. Powiedziałem dość. Ach, nie wierzę, że coś takiego we mnie siedzi. Kenji, ty... Tak, wiem. Od dawna wiedziałem, że coś takiego jak ty we mnie siedzi. Wszystko mi jedno. Chłopak, dziewczyna. Po prostu, cholera, nie chcę, żeby mi odrzucili. Ja jestem totalną cipą, która robi wszystko, żeby ludzie wokół mnie zaczęli mnie nienawidzić. Możliwe. Ale to część twojej osobowości. Mówisz tak, jakbyś wszystko to rozgryzł. Dalej, wstawaj. No dawaj, wstawaj. Wyglądasz tak jak ja, więc zgaduję, że coś chociaż w połowie tak twardy. I jeden plaskacz cię nie znokautuje. Ja już wiem, że jesteś mną. Jesteś mną, a ja do cholery jestem tobą. Kanji pokazał siłę swojego serca, żeby przyjąć prawdziwego siebie. Kanji przyjął swoje drugie ja, a wraz z tym moc swojej persony. O kurna! Kanji-kun!
Zabierzmy go stąd. Ej, Kanji, trzymasz się? To nic. Już mi lepiej. To jakby mi się przyjaśniło w głowie. Jesteś blady jak ptasie gówno, stary. Nie musisz całe życie skrywać twardziela. Ej, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, do czego doszło... Pogadamy o tym później. No, żebyś wiedział. Wszystko ci później wyjaśnimy. Na razie odpocznij. Będziemy na ciebie czekać w szkole. W szkole? No dobra. Jak będzie mi się chciało iść, odprowadzę go. Gdyby ktoś pytał, po prostu powiem, że go znalazłem gdzieś w rowie czy coś. Uratowaliśmy Kanjiego. Teraz musimy poczekać, aż mu się poprawi. Czy to nas zbliży do rozwiązania zagadki? Kolację zjedliśmy we trójkę. O, zapomniałem ci powiedzieć. Pamiętasz tego Kanjiego Tatsumi? Tego, który świrował przed tym reporterem w wiadomościach? Jego rodzina zgłosiła zaginięcie, ale znaleźliśmy go dziś wieczorem. Pomyślałem, że dam ci znać, bo chodzi do tej samej szkoły, prawda? O, to dobra wiadomość. No. Słuchaj, doniesiono mi, że widziano cię obok jego sklepu. Sklepu jego rodziny, tam gdzie sprzedają materiały. To nie jest miejsce, do którego ktoś w twoim wieku by się udał z własnej woli. Wymieszałeś się w coś? Nie, byłem tam z koleżanką. Koleżanką? A, ta Amagi, no tak. Jej rodzina kupuje tam pościele. Dobra. Tylko żebyś się w coś tam nie wplątał, okej? Okay? Znowu się kłócicie?